No i dziewczynka przyszła. Cześć, kukusie. Cześć, dziewczynko. No dobra moja. Sławku, ostatni film z Tobą, jak i wywiad, wzbudził naprawdę duże zainteresowanie i mam w takim razie troszkę pulę następnych pytań, także przygotowanych przeze mnie, jak i przez widzów. Pierwsze pytanie, jak długo trwa szkolenie i w jakim wieku najlepiej zacząć szkolić psiaka? Z długością nauki to jak z ludźmi, wiesz, uczysz się całe życie, umieramy głupi, więc cały czas się człowiek uczy czegoś nowego. Psiakiem tym bardziej, ale tak, żeby on był, wiesz, żeby te podstawowe komendy psiak robił, no, książkowo, numer jeden to jest przyjście do nogit. I to ma być książka. Reszta jak gdzieś tam, wiesz, piesek nie chce aportować, no trafiają się takie, nie każdy lubi grać w tenisa. Czym wcześniej, tym lepiej. Chodzi tu o to, że z reguły szczeniaka się bierze, jak matka odrzuca go od, już tak książkowo niby, od sutków, od karmienia. To jest siódmy tydzień. Fajnie by było wziąć szczeniaka, który ma 8, 10 tygodni, 12, ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby było poniżej 3 miesięcy. Taki szczeniaczek bardzo łatwo mu się zaadoptować i zmienić jak gdyby stado, czyli czyli jak gdyby potraktować twoją rodzinę jak nowe stado. Wychowujesz go od dzieciaka. Jak go wychowasz, taki będzie. Nie masz żadnej, wiesz, korekty. Nie musisz poprawiać, bo to nie jest pies ze schroniska z jakimiś przygodami, bo trafił na złych właścicieli albo tak dalej. Tam nie musisz remontować. Tu wszystko robisz od dzieciaczka. Jest po szczepieniach, może się spotykać z innymi psiakami. Zrobiliście jakąś więź. Na to daje miesiąc wszystko razem, więc około 4 miesiąca powinniśmy zacząć już szkolenie. Tak, żeby psiak się zrobił wygodny, to na pół roku trzeba się nastawić. No, ale jest też coś takiego, jak zaczęliśmy naprawdę bardzo wcześnie, właścicielom się chce i poświęcają ten czas i robią to wszystko mądrze. I piesek zdaje egzamin w wieku na przykład 7 miesięcy, 8 miesięcy, wiesz, tak klient. Oni nie przeszli razem z tym psem okresu dorastania, a to jest około półtorej roczku. W zależności tam od egzemplarza troszkę wcześniej lub troszkę później, ale tak książkowo to jest półtorej roku, kiedy pies przestaje być dzieckiem, zaczyna być nastolatkiem. Zaczyna się sprawdzać z innymi kolegami. To jest bardzo trudny okres. Hormony zaczynają buzować, dziewczyny się podobają, no i chłopcy to konkurencja i trzeba się sprawdzić, kto silniejszy. Tu się zaczyna, wiesz, no jak właściciel wymięknie w tym momencie dorastania, nie przykręcimy psu śruby. Przykręcić śrubę to znaczy być bardziej konsekwentnym niż byłem do tej pory. Przyjaciela, czyli swojego pieska, proszę tylko raz. Trzeba to zrobić wyraźnie, jasno, żeby nie było wątpliwości. Jeśli wtedy pies odwróci głowę, po prostu zlekceważy mnie, no to trzeba zainterweniować. No nie, kolego. Ja tu dotknąć chłopaka, dotknąć, ja tu rządzę, prosiłem cię. Jeśli wytrzymamy te pół roku dorastania, to później będzie tylko z górki, to mamy zarąbistego przyjaciela, wiesz, już do końca życia. A co w wypadku, gdy mamy psa, który ma na przykład już 3-4 lata, wtedy zaczyna być nieposłuszny, czy w takim wieku można zacząć szkolenie? Ja przyjmuję to tak, bo i 8-latka żeśmy uczyli. Chłopak nie mógł wyjść na osiedle i się normalnie przemieszczać, atakował wszystko, co się rusza. Taka, innego pieska, nie wąchał, nie używał nosa, nie wiedział, czy to suka, czy pies, po prostu atak. Z dorosłym psem widz polega na tym, że on już ma swoje w głowie i teraz ty nagle chcesz mu to zmienić. Może się zbuntować, może się postawić. Ale jak ten etap przełamiesz i jest wszystko jasne, czyli hierarchia ustalona, no dorosły uczy się szybciej, wiesz. Dwulatkowi powiesz 2 razy 2, nie wie, co to jest, no i weź znik, no powiem tobie, no przestań, prawda? Często, gęsto lepiej budować dom od fundamentów, niż remontować starą kamienicę. No, czego się nie dotkniesz, naprawiłeś jedno, sypie się drugie. Skoro mówimy już o trudnych przypadkach, to jaki był twój najcięższy przypadek psa? Najbardziej agresywny? O, Funland. Wspaniały chłopak. Nie było jakiejś agresji u niego strasznej, ale nie reagował na nic. Jeśli zrobimy w ten sposób, jako instruktorzy, jeszcze z przyjacielem Adaś, pozdrawiam, no tak jak żeśmy byli pomęczeni, a to młode chłopaki, wtedy 28 lat, wiesz, ja i Adaś. Adaś pracował swego czasu w służbach mundurowych. Naprawdę sprawny koleś, czuje zwierzęta i wszystko za ty. I we dwójkę żeśmy się z nim mordowali, a małżeństwo było połowę, ja nie jestem rosły, małżeństwo było połowę mniejsze od nas. Piękny misiek, rozumiesz? Ale waga 80 kilo. No. Jak było za delikatnie, to przystartował. Podrapani, to był ciężki przypadek, ale... No ale dogadaliśmy się w końcu już. Z państwem chodziliśmy po mieście. My z boku korygowaliśmy pana, żeby on sobie radził z tym olbrzymem. No jak zobaczy, no nie wiem, coś, co jego bardzo cieszy, a jest po drugiej stronie ulicy, pan, który waży 60 kilo, nie utrzyma chłopaka 80 kilo czteropędnego, rozumiesz? No nie ma szans. Więc tu był problem tylko, żeby ich tutaj zgrać, żeby on nie używał siły właściciela mózgu, no, żeby załatwiać takie sprawy technicznie. No udało się, no my jesteśmy zadowoleni. Pytanie, które często pojawiało się od widzów i prosili by ci je zadać.
Śpisz za sen? Śpi z tobą w łóżku? No to tak w skrócie powiedzkowemu, tak jest. Prawdziwi psiarze dzielą się, tak słyszałem, na tych, którzy śpią z psami i na tych, którzy się do tego nie przyznają. Sławku, jakie wymogi musi spełnić pies, by trafić do służby policyjnej? Są jakieś kryteria na to? Pies musi być tak zwany cięty, czyli odważny, po prostu odważny psiak. Musi mieć skłonność do aportu. Ma mieć na tym punkcie lekkiego jobla. Nie może się bać huku. Czyli trzeba poszczerać przy takim psiaku. Nie boi się, chce, wiesz, nie wiem, skacze na siatkę, wręcz się robi ostry, no to jest okej. Okay. A reszta to już, jak gdyby, no to już instruktorzy i to są kandydaci. A co oni z tego wyciągną, no to wiesz. Jasne. Czy to musi być jakaś konkretna rasa, czy może być nie, nawet kundelek? Naprawdę, to może być jakikolwiek, to może być kundelek. Ma predyspozycję, jest fajny, działa w danym zakresie, no na po cholerę mi owczarek 40-kilowy w jakimś gruzowisku, wiesz. Rozumiesz, tam bym chciał lekkiego pieska, typu border collie, który ma świetny nos, świetny wzrok, ale jest lekki przy tym. Najwięcej owczarków niemieckich, bo są najbardziej wszechstronne. Dawno temu taka pani ofiarowała mi książkę swojego męża z 56 roku. Owczarek niemiecki jest to piesek, który nic nie robi doskonale, ale wszystko robi bardzo dobrze. Nie ma drugiej takiej rasy. Czy wilka da się też tak wyszkolić jak psa? O nie. No, nie ma opcji. To rzekomo czwarte pokolenie dopiero jest jakieś takie w miarę układalne. To, co z wilczakami robią, czy czeskimi, czy te amerykańskie egzemplarze, to jest krzyżówka owczarka niemieckiego z wilkiem, ale takim, wiesz, wilkiem jak gdyby chownym. Nigdy w życiu różne dzikie zwierzęta były, starali się ludzie uczyć. Niedźwiedzie, tygrysy, lwy, wiesz, w cyrku jeszcze kiedyś temu. Wilka nigdy im się nie udało. Mnóstwo ludzi, taka opinia panuje, bo wilk głupi, bo wilk dziki, bo wilk to. Nie, bo wilk jest zbyt inteligentny, żeby się dać sponiewierać człowiekowi, wiesz. I on naprawdę woli hańbę czy śmierć, niż podporządkowanie się naszemu gatunkowi. Tutaj z tej strony ja trzymam ich stronę. Czy psy są zwierzętami stadnymi? Jak się ma tutaj pojęcie dominacji u nich? Czy to w ogóle ma sens? No zdecydowanie tak. No pies to zwierzę stadne. Potrzebuje przywódcy. Jeśli dopóki jest malutki, czy tam ktoś ma hodowlę, jest mama, jest tata, jest wujek, ciotka pewnie, przychodzą na świat dzieciaki, no to jest cała rodzina, robi się stado. Wiesz, tak jak w naturze. No, to przy hodowlach. Natomiast tutaj odbierasz takiego szczeniaka z hodowli, ty i twoja rodzina z automatu stajecie się czymś w rodzaju rodziny zastępczej. Ale szczeniak błyskawicznie zna tylko wasz zapach i zacznę tak was traktować. I będzie was obserwował i to jest błąd ludzi. Ja ich oczywiście doskonale rozumiem, no bo jak bierzemy taką kuleczkę, bez względu na to, czy to jest pitbullek, czy amstafek, wiesz, czy owczarek, czy border, no bo już w ogóle, to border to ja płaczę. No jak tam wymagać od czegoś takiego, rozumiesz, Kamil? Więc ludzie odpuszczają i nie ma dyscypliny jak w stadzie, że są jakieś warunki, jest czas na karmienie, jest czas na to, jest czas na to. Jak chłopak czy dziewczynka mała szwenda się za daleko, to matka łapie szczeniaka zębami, bo nie ma obroża ani smyczy, za kargi odprowadza na miejsce. Koniec, kropka. I ma być tak, jak mama chce czy tata. My uczłowieczamy te zwierzątka i one później dorastają z taką myślą, że w ich nowym stadzie nie ma przywódcy. No to wiesz, dochodząc do wieku około, to już o czym żeśmy rozmawiali, około półtorej roku, to jest taka książka, czasami wcześniej, w zależności od rasy, obserwuje swoje stado, czyli całą twoją rodzinę. Fantastyczni ludzie, sami przyjaciele dookoła, rozumiesz? Sami kumple i przyjaciele, ale nie ma przywódcy stada. To co mam zrobić? No to skoro tu nie ma przywódcy stada w moim stadzie, a ja je bardzo kocham, to ja przejmę dowodzenie. I mówiąc po ludzku, taki pies wejdzie wam na łeb, albo zmusi was do tego, żebyście robili tak, jak on chce. O to chodzi, żebyśmy ustalili od dzieciaczka, żeby piesek wiedział, że to od ciebie zależy, czy idziemy na spacer. Hierarchii nie ustala się, jak niektórzy myślą, żeby psu dać w łeb. No. To w łeb to mogę dać gościowi, który ma 4 lata i wystartował do mnie zębami, bo był totalnie niesocjalizowany i robił sobie, co chce. No to jak przyjdzie do mnie na szkołę i wystartuje do mnie zębami, a ja mu chciałem podać rękę, a on do mnie zębami. No to ja skontruję, no. Jak najłatwiej uspokoić psa, gdy jest przestraszony? Większość ludzi podnieść na ręce, łapać go, nachylamy się nad tym psem, tylko dolewa żeliwy do ognia. Pies nie będzie się bał, jeśli będzie miał pewne siebie stado, czyli pewnego siebie wiedzącego, co robi, w którą stronę idzie i w jakim tempie przewodnika. Ty jesteś tym przewodnikiem. Jeśli się wahamy, bo piesek rozpuszczony, bo ja się boję go puścić, bo tu go pieski pogryzą, no to wtedy go pogryzą. No. Jeśli właścicielka wchodzi z takim nastawieniem na plac i widzi stado piesków, ten jej chłopak czy dziewczynka
widzi tam kolegów i koleżanki. No. No może jeden tam jakiś taki napakowany trochę, to jego będę unikać. Wiesz, na tej zasadzie. Ale piesek widzi to, a pani widzi panikę. Teraz pies się patrzy na przywódczynię stada, przywódczyni stada spanikowana, no to pies też spanikowany. Tamte psy namierzą takiego psiaka, to sama, to się proszę o kłopoty. No. Czyli idealnie sprawdza się powiedzenie, jaki pan, taki pies. Kram. Tak jest. Kogo piesek ma naśladować? No, właściciela. Jak pies reaguje na zachowanie człowieka po narkotykach? Czy to w ogóle wyczuwa? Znaczy pies zareaguje tak, jak ty będziesz chciał, żeby zareagował, jak jest dobry pies. No. Jak ma się przytulić do pana, bo pan nam odjeżdża, to się przytuli do pana. Jak pan jest agresywny i twój pies ma cię bronić, to zrobi wszystko, żeby cię obronić i pana obezwładnić. No i tyle. I zrobi to skutecznie. Pies uprzedzi przewodnika, że tam coś, po to go ma przewodnik właśnie, bo ma lepsze zmysły. Rozumiesz, ale resztę decyduje szef. Pies uczony do tropienia i przystosowany do tej dziedziny, czyli na przykład do narkotyków, no doskonale, no zaznaczy pana, że hej. No. Sławku, gdzie jesteśmy, doskonale wiemy. Co tym razem mi pokażesz? Ach, widziałeś, jak to robią chłopcy. Widziałeś mojego asa. Teraz chcę ci pokazać, że dziewczyny też potrafią. Więc puścimy ci owczarka belgijskiego, ale dziewczynkę. Zobaczysz, że ma i siłę, i temperament, i też daje radę. Ale i obrona, i atak. I oczywiście. Świetnie, zróbmy to. Ażby dobrze zarejestrować cały atak psiaka, użyję kamerki sportowej Osmo Action. Z dwóch stron ekran, to jest fajne. 240 klatek na sekundę, także całość będzie w slow-mo i na pewno dobra jakość. Jeśli posiadamy z psem potężną więź, to będzie on nas bronił mimo wszystko, czy jednak pies potrafi w jakiś sposób ocenić ryzyko? Nie, mimo wszystko. To moje zdanie. Jeśli o takiej więzi mówisz, jak ja mam ze swoimi, nawet jeśli dzień wcześniej nie byłeś przyjemny dla psiaka, wręcz, wiesz, tak na moje odczucie byłem wredny. Pies ma to gdzieś, to nie człowiek. On idzie jak w dym za tobą, rozumiesz? To jest ta różnica. Pies najlepszym przyjacielem człowieka jest. I to jest niezmienne. Ludzie powinni więcej obserwować, a trochę mniej wymagać, a więcej obserwować zwierzęta, wiesz, czego potrzebują, co by im sprawiło przyjemność za to, co robią dla nas, żebyśmy chociaż odrobinę oddali z tego. Ale przyjęcie jest takie, pies ma mi służyć, Jezu, jak kot ma łapać myszy, wiesz. Teraz już koty są do głaskania, psy mają robić, jak nie robią, to na zewnątrz. Panie Sławku, ja mam 20 hektarów, angielska trawka, pies ma gdzie biegać. Sam będzie biegał, rozumiesz, Kamil? Pies potrzebuje, właśnie on jest tak towarzyski, tak potrzebuje obecności człowieka. Najlepszą nagrodą dla psa jest czas poświęcony przez przewodnika. To wszystkim klientom powtarzam. Nie jedzenie, jedzenie to kasa. Wiesz, dopóki taka pani czy pani nie zrozumie, że albo nie przeżyje tego osobiście, że jakiemuś psiakowi dojdzie do przekrętu jelit, właśnie przez to, że żołądek miał obciążony, a my żeśmy go puścili na przeszkódki, to przestaną takie rzeczy robić. No. Największą nagrodą dla psa, kochani, do wszystkich to czas poświęcony przez przewodnika. Ale żeby rzucać aport, to pan musi stanąć i musi chcieć rzucać tę piłkę. I o to psu chodzi, albo frisbee. Już mam pana czy panią przy sobie, kapujesz? Na rolki, na rower, obojętnie, każdy ma tam swój styl. Sławku, byłeś kiedyś zaatakowany przez psa? Malamut, potężny. No, reagował tak, chłopak miał, no, trafił akurat kosę na kamień, bo miał silnego przeciwnika i chłopak zdeterminowany, wiesz, rosły, wysportowany. Grupa psów ustawiona, w tym
ten piesek Adasia. Przebiegam totalnie z kontaktem wzrokowym do innego psiaka, to zupełnie nie patrząc na tamtego, on potrafił wyrwać się z szeregu i atak do mnie. Ja doświadczony, mam Roberta, drugiego instruktora, silny chłop, wie co robić, jak jest dźwięk podniesiony, on rzuca grupę, leci tam, gdzie ten dźwięk. Tu jak gdyby ryzyka nie było. Walki tego typu, że próbowałeś psu pomóc, bo reagował w ten sposób, no to takich pogryzień mam sporo. No po prostu byłem wolniejszy, no czegoś nie przewidziałem. Chwyt dobry za nim, za karg, ale w jednej ręce została mi sierść. Pies zdążył wbić kły. I to w ludzkie ciało wchodzą jak w masło. Moje pieski, jak mają do wyboru rękaw, wiesz, ten obronny, albo gołe ciało, to wolą gołe ciało. No. Tu wchodzi miękko. I tak wchodzi naprawdę. Ból niewiarygodny to. Jesteś w stanie powiedzieć, co wyróżnia psy pierwotne od innych psów? No to, że na nasz, w ten sposób, żeby nie obrazić psów, że na nasz ludzki sposób są mniej inteligentne, bardziej dzikie. Najprostsza komenda, najważniejsze przyjście do nogi, dla tego typu pieska, to jest jedną z trudniejszych. On chce wolność, on jest niezależny, trochę jakbyś, wiesz, połączył kota. Psy pociągowe, sporo psów gończych, to raczej te najbliższe dzikich to te pociągowe pieski. Ale one z drugiej strony są bardzo wygodne dla człowieka, no po to je mamy. Po to mamy psy do tego, po to mamy psy do tego, po to mamy pudelki, jorczki, które bierzemy sobie na wiesz, aksamitną pościel i jest czad. Jaka jest najtrudniejsza rasa psów do wyszkolenia? Czy jesteśmy w stanie tak jednoznacznie powiedzieć? No to ja powiem po mojemu, jaka rasa jest najtrudniejsza. Najtrudniejsza do wyszkolenia jest rasa ludzka. Ta rasa jest najtrudniejsza do wyszkolenia. Koniec. Nie będę dzielił psiaków. Wszystkie są wspaniałe. Kwestia podejścia i poświęconego czasu. Daję przykład. No z Belgiem zrobienie tam równej czy czegoś, czy siat, czy waru, jakichś prostych rzeczy potrwa minutę. Minutę i gówniarz ma obcykane. Ale jakakolwiek inna rasa, no zrobi to wolniej. Będzie trwało tydzień czasu. No dobra, ale spotkamy się po miesiącu, efekt końcowy jest ten sam. Ty nie widzisz różnicy. Ten robi w sekundę. Temu zajęło to tydzień, temu 5 minut. No ale z drugiej strony teraz odwróćmy sytuację. Teraz taki Belg ma ciągnąć sanki w zimie i husky, czy malamut. No i role się odwracają. Dla malamuta, dla huskiego to jest pryszcz. No Belg, no pójdzie w ambitny skubaniec. One są bardzo ambitne. W końcu nie da rady, no. Za zimno, trochę nie to futro. Za ambitne boję się, że mógłby się zajechać. No. Nie mam czasu na psiaka, nie bierzemy psa, no. Ale jak już to coś mniej wymagającego, no. Nie psa, jeśli nie mam dla niego czasu. A jaka jest najtrudniejsza komenda dla psów do wykonania? Nie ma. Czy jest taka? Najtrudniejsza komenda to jest ta, której człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak ją zrobić. Czyli wymyślisz sobie daną komendę, ale nie wymyśliłeś patentu na to, jak ją zrobić. To jest najtrudniejsza komenda. Nie mają kciuków, rozumiesz? Więc nie wymagajmy rzeczy, które wymagają chwytu. Nie ma głupich psów. Nie ma głupich psów. Jeśli już, powiem to troszkę delikatniej, dobra? Jeśli już, to jest albo brak wiedzy, brak czasu, no i ostatnie, albo głupota właściciela, ale nie psa, nigdy. Jeśli pies robi coś nie tak, to jest powiedzenie nasze, u nas, wiesz, między chłopakami i instruktorami już. Jeśli pies robi coś nie tak, to od razu jest czerwone światło, to ja robię coś nie tak. Nigdy nie pies, no. To nie jego wina, no. On robi to, co my chcemy.